jestem. Dzień dobry, Warszawo! Czy mnie słychać? Dzień dobry! Uuu, aleluja, Jezus! Aleluja, Jezus! Moi drodzy, to, że ja dzisiaj tutaj stoję, to nie jest przypadek. To, że wy tutaj jesteście obok mnie... My friends, this that I'm standing in front of you today is not a coincidence. Myślę, że rok temu, tak jak wy tutaj stoicie, przeszłabym obok tak wspaniałych, radosnych ludzi. Ale dziś jestem w innym miejscu. A year ago, I would have passed by in your place, but today I am in different place in my life. Dzisiaj jest niezwykły dzień, przy okazji Dzień Matki. I to jest niezwykły moment, w którym właśnie możemy docenić bardziej naszych rodziców. You know, today is a special day when we can appreciate our parents more. Today is a Mother's Day. Jasne. W związku z tym, słuchajcie. And I want to tell you. Poznałam najlepszego ojca na świecie. I met the best dad ever. To jest ojciec Jezusa Chrystusa. Amen! This is the father of Jesus Christ. Słuchajcie, okazuje się, że chciałabym wam teraz opowiedzieć o swoim świadectwie, co się działo ze mną w 2023 roku. I would like to tell you the testimony of my life, what happened to me in 2023, yes. Słuchajcie, moje życie było dobre. Robiłam dobre rzeczy, nikogo nie krzywdziłam, zarabiałam dobre pieniądze. You know, my life was good. I was doing good things, I was making good money, I didn't hurt anyone. Pracowałam jako partner biznesowy przy dużych kontraktach i projektach. I was a business partner with really big projects. I w związku z tym dużo pracowałam, ale też w związku z tym dużo traciłam swojego zdrowia. And you know, I was working a lot, but also due to this fact, I was losing on my health. I wyobraźcie sobie, że na poziomie logicznym chciałam właśnie znaleźć uzdrowienie u lekarzy, w suplementach, w lekarstwach. And on the logical level, I wanted to find my healing in, you know, at the doctors, in medicines. I powiem wam, że ja jestem osobą, która jest zdeterminowana, że jeżeli jedna metoda nie działa, idę po następną. You know, and I am really determined person, I'm passionate, and if one method doesn't work, I switch it to different method, right? I w związku z tym szukałam różnych lekarzy w Polsce, różnych zabiegów, nawet za granicą, wszystko to robiłam, a niestety jednak nie przynosiło to rezultatów. So I was looking, I checked many methods, many doctors, even abroad, and it didn't bring any fruit to me. Wiecie, dlaczego tak się działo? Bo ja leczyłam objawy, a nie przyczyny. Objawy? Symptom. You know, and it happened because I was trying to cure the symptoms instead of the reason, the source of the sickness. I wiecie co, pewnego dnia, tak jak tutaj stoicie, zobaczyłam grupę, która właśnie mówi o tym, że możecie być uzdrowieni. And one day, as you all stand here, I also saw a group of people saying that you can be healed. I wyobraźcie sobie dla osoby, która jest wykształcona, jak można przyjąć rzeczy niematerialne, które mogą zadziałać. And you know, imagine that me, an educated person, how could I understand those things that were not material? I wiecie co, tak jak powiedziałam wam wcześniej, jestem zdeterminowana, jeśli jedna metoda nie działa, to sięgam po następną. And I told you before, I'm passionate. If one method doesn't work, I look for help in different method. I powiedziałam sobie, co mam do stracenia? Warto spróbować nowej metody. And I was like, I don't have anything to lose. It's really good to try a new method. I z tego miejsca, w którym ja teraz jestem, mogę wam powiedzieć, że doświadczyłam najlepszego wydarzenia w moim życiu. And from the place I'm in today, I can tell you that it was the best thing that could ever happen to me. To był dzień, w którym ja spotkałam apostołów, którzy tutaj stoją. That was a day when I met apostles that stand here today with us. Położyli na mnie ręce. They laid their hands on me. Ja otworzyłam swoje serce. I opened up my heart. I wydarzyły się cuda. And the miracle came. Wydarzyły się cuda, bo ja doświadczyłam nieskończonej miłości Boga. I experienced endless love of God.
Moi drodzy, to jest wydarzenie, które na zawsze zmieniło moje życie. And this is an event that changed me forever. I dlatego wy możecie doświadczyć tego samego, and aby wasze życie zmieniło się na zawsze, na lepsze. You can experience the same thing. Your life can change forever for better. I dlatego chciałabym wam też powiedzieć, że moja droga nie była prosta. And I want to tell you also that my road, my way wasn't really that simple. Bo relacja z Bogiem, z kimkolwiek chcecie mieć relację, ona musi być codzienna i regularna. Because when it comes to relationships with people, with God, your relationship has to be regular. Dlatego ja potrzebowałam czasu, aby w końcu dojrzeć do tego, że ja pragnę tego kontaktu, tej miłości codziennie. And I had to grow up to the fact, to understanding that I want this contact with God every day. Czy miałam zwątpienia? Oczywiście. Did I have doubts? Of course I did. Bo jeszcze miałam dużo w sobie demonów. Because there are many demons in me. Ale dzięki temu, że ja modliłam się do Boga. But I was praying to God. On dał mi nieskończoną moc. And he gave me endless power. I w związku z tym ja teraz chcę wam powiedzieć o niezwykłych cudach, które się wydarzyły w moim życiu. So right now I will tell you about those amazing miracles that happened in my life. To, co było cudowne. Ja nie mam już chorób na podłożu nerkowym, tarczycowym, neurologicznym. Okay, that's gonna be difficult. So right, what was wonderful is that my kidneys are healthy right now. My say this word yourself. Also, because I'm worked in a business area, so of course I can talk in English, of course it's for me natural. So my kidneys, my thyroid, my neurology system is absolutely healthy. I słuchajcie, tak jak wspomniałam, ja jeździłam do wybitnych profesorów w Polsce i za granicą. And you know, I was visiting really excellent professors in Poland and outside of Poland. Ale tylko przyjęcie Jezusa, but only accepting Jesus, może odmienić wasze życie. Can change your life really. I teraz to, co trzeba zrobić, to właśnie dbać o codzienny kontakt z Nim. But you have to do, what you have to do is you have to take care for consistent, regular contact with God. I w związku z tym najlepszą mapą do tego, aby mieć te cuda, jest czytanie Pisma Świętego również. And this the best map and the way to have those miracles is reading Bible too. To jest moja mapa, którą ja się posługuję, aby wiedzieć, w którym kierunku mam jechać. This is my map that I use to know what direction to go to.